Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. A właściwie dzisiaj deser, bo dziś zapraszam na przepyszny schłodzony deser, super na weekend, na majówkę, na poobiedni deser, jak i na jakąś większą okazję typu rocznica czy urodziny. Robimy bowiem tiramisu, ale tiramisu niskowęglowodanowe, czyli biszkopty na klasycznej mące podmieniam na lekki zamiennik na mące migdałowej. Jak wiecie, ja nie piekę często na mące migdałowej, ale jest to jeden z wyjątków, gdzie tej mąki nie podmieniam na kokosową, bo ciasto jest dzięki niej delikatniejsze. No i jeśli niskowęglowodanowo, to rzecz jasna bez cukru i bez zbędnych dodatków, o które klasyczne tiramisu woła. Jak za chwilę zobaczycie, dzisiejsza wersja również może skraść podniebienia, bo deser i prezentuje się, i smakuje po prostu świetnie. Przepisy, składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a ja już nie przedłużam. Zaczynamy! Z uwag praktycznych wszystkie składniki i na ciasto, i na krem powinny być w temperaturze pokojowej, więc wyciągam je sobie z odpowiednim wyprzedzeniem i zostawiam gdzieś w kuchni na stole. No i zaczynamy. 3 jajka rozbijam tak, żeby uzyskać 3 białka i 3 żółtka, tak żeby do białek nie dostał się ani skrawek żółtka, bo za chwilę będę je ubijać. No i do białek dodaję szczyptę soli i ubijam na sztywną pianę, to już pięknie ubite. Odstawiam na bok. Do żółtek w misce dodaję 1/3 szklanki oleju o neutralnym smaku. To może być na przykład olej, nie wiem, z awokado lub na przykład rzepakowy. Ja dzisiaj biorę olej z awokado. 2 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany lub skyru. U mnie dzisiaj skyr naturalny. 1 łyżka octu jabłkowego. 3-4 łyżki erytrytolu. Może być też inny słodzik, jeśli używacie inny. I starannie mieszam. Do tak przygotowanej bazy ciasta dodaję teraz 1 łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 1 szklankę mąki migdałowej. No i mieszam. I na koniec dodaję tutaj pianę z białek i delikatnie mieszając, łączając ciastem na takie pulchne a la biszkoptowe ciasto. Gotowe? Tak przygotowane ciasto wylewam teraz na wyłożonym papierem blaszkę do pieczenia. U mnie mniejsza forma 22×22 cm lub inna o zbliżonych wymiarach może być. W tej formie wyjdzie mi ciut wyższy biszkopt, więc będę go przekrawała na pół i robię to specjalnie. Można wziąć też większą formę, uzyskując trochę niższy biszkopt. Wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę przez około 15 minut w tych 180 stopniach Celsjusza. A w tym czasie sama parzę kawę i szykuję krem. Potrzebuję mniej więcej filiżankę mocnej kawy, najlepiej espresso, można skorzystać z kawy z ekspresu. Ja dzisiaj pokażę w zaparzaczu, żeby udowodnić, że generalnie każda mocniejsza czarna kawa będzie tutaj ok. Ona jest po prostu potrzebna do nasączenia ciasta. Ja do kawy dodam jeszcze cynamon, żeby dodać kolejną nutę smakową. Do kawy można dodać też kieliszek amaretto. Jeśli nie spożywam alkoholu, to amaretto pomijam. I u mnie dzisiaj wariant bezalkoholowy. No i kiedy kawa się zaparzy, przelewam do większego naczynia i odstawiam do ostudzenia. Do naczynia wlewam 200 g śmietanki 30%, czyli kremówki. Dodaję 3 łyżki erytrytolu i ubijam kremówkę z erytrytolem na taką dość sztywną, bitą śmietanę. Można też zrobić ten krem taki luźniejszy, jeśli wolicie. Ja wolę, kiedy krem jest gęstszy, żeby się ładnie trzymał na biszkopcie, więc ubijam dość sztywno, coś takiego. No i do większej miski przekładam teraz mascarpone, jedno opakowanie, 250 g. Dodaję ubitą śmietanę i mieszam, łącząc na gładki krem. On jest taki dość gęstszy, jak widzicie, dlatego, że ja tak wolę i dlatego też właśnie śmietanę ubiłam sztywniej. Gotowy wstawiam na 10-15 minut do lodówki, by się schłodził, a sama wyjmuję ciasto, bo już jest gotowe i zostawiam do ostudzenia. No w tym czasie ogarniam sobie w kuchni i za kilka minut wrócę i pokażę, co dalej. No i dobrze, ciasto już się schłodziło. Kroję je teraz w paski albo wykrawam spody pucharkiem lub naczyniem, w którym planuję podać deser, na przykład krążki szklanką lub brzegiem pucharków. Można też pokroić to ciasto w mniejsze kawałki, na przykład w kostkę i układać z nich warstwę ciasta w dowolnie wybranym naczyniu i tę warstwę ciasta przykrywać kremem. I jak widzicie, wykroiłam 4 kółka, każde z nich za chwileczkę przekroję na pół. Te skrawki kroję w kostkę i przełożę sobie do mniejszych pojemników, zrobię z nich deser za 2-3 dni. Teraz wstawię po prostu do lodówki. Można też zamrozić i potem tylko wyjąć po rozmrożeniu i przygotować tiramisu już bez pieczenia biszkoptu. Dobrze, kółka przekrawam w poprzek na pół, uzyskując takie cieniutkie biszkopciki. No ja z tej ilości składników zrobię 4 porcje, więc biorę 4 mniejsze naczynia, gdzie jedno naczynie to porcja dla jednej osoby. I z uwag praktycznych to pyszny, ale bardzo kaloryczny deser, więc u nas te porcje niezbyt duże. Dlatego biorę tylko połowę biszkoptu, a reszta na inny dzień. I układam deser warstwowo. Ciasto nasączam kawą, więc jeśli mam krążek, to namaczam go po prostu w kawie i wkładam do pucharka lub układam w naczyniu. I dość obficie skrapiam kawą. Ja po prostu namaczam w kawie, przekładam do naczynia, delikatnie dociskam. Na to porcja kremu. Rozprowadzam go równo, przyprószam ciemnym, mocnym kakao, u mnie z pomocą sitka, dzięki temu ładna, równa warstwa I znów biszkopcik nasączony kawą, dociskam, kilka łyżek kremu, wyrównuję, przyprószam kakao i wycieram brzegi pucharka lub szklaneczki. Deser gotowy. Powtarzam w kolejnych pucharkach. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśnij kciuk w górę, żeby algorytm YouTube'a polecił go większej ilości osób oraz zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień. Wciśnij dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, żeby otrzymać bezpłatne powiadomienia o nowych przepisach. A jeśli już subskrybujesz kanał, serdecznie Ci dziękuję. To bardzo mi pomaga, więc z głębi serca przepiękne dzięki. No i gotowe. Deser wstawiam teraz do lodówki na kilka godzin lub na noc do schłodzenia. Krem w tym czasie nasączy biszkopcik i jeszcze lekko zgęstnieje, sprawiając, że ten deser będzie jeszcze pyszniejszy. No i po nocy w lodówce nasze tiramisu niskowęglowodanowe wygląda tak. Pachnie całkiem, smakuje wybornie i zapewniam, że na ten deser skuszą się nie tylko osoby, które jedzą niskowęglowodanowo. Zresztą mało kto zorientuje się, że ten deser jest jakiś inny. Serio, sprawdzone wielokrotnie i za każdym razem znika, aż za szybko. No to kosztujemy. Biszkopcik wilgotny, nasączony kawą. Przepyszne. Trochę mi brakuje tutaj amaretto, ale zdecydowałam się, że ten wariant będzie bezalkoholowy, bo chciałam Wam taki pokazać. Jeśli lubicie tę taką nutę amaretto w tiramisu, to można dodać do kawy i nasączyć biszkopty i tym smakiem. Moje tiramisu gotowe można podawać u mnie na majowy weekend jako słodka kropka nad i po popołudniowym posiłku, ale rzecz jasna taki tiramisu sprawdza się w zasadzie na każdą okazję, jak i bez okazji, na przykład na weekendowy deser. Taki deser z całą pewnością zaspokoi ochotę na słodkie i nie podbije nam poziomu cukru po posiłku, co dla niektórych osób może być ważne. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wstawię tam też listę składników. Jeśli wolisz bardziej klasyczne desery, takie powiedzmy z cukrem czy bardziej słodkie, to koniecznie zerknij na brzoskwinie w pucharkach. To lekki i pyszny deser, gdzie jakby co brzoskwinie można podmienić na inne sezonowe owoce. Link też wstawię w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Raz jeszcze przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym dziękuję za okazane wsparcie. Przepysznych, schłodzonych tiramisu Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!